Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie procedowania druku 1092, nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 108 imienia. I proszę jeszcze raz Pana Radnego Pedorowicza o przedstawienie sylwetki osoby, której imię Pan biegnie od szkoły. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zacząłem w ten sposób, że jest to dla mnie szczególny moment, szczególna chwila dla mnie i dla mojej rodziny. I w szczególnym czasie, bo właśnie niedawno minęła rocznica stulecia urodzin babci. A babcia była osobą żyjącą prawie 90 lat i przez te 90 lat przeszła wędrówkę niesamowitą po całej Polsce, urodzona w Warszawie w roku 13, 18 stycznia, potem wychowana na Polesiu, na Podlasiu, a uczyła się w ogóle w Nowym Sączu, u sióstr Niepokalanych i tam uzyskała solidne wykształcenie, a potem rozpoczęła studia polonistyczne w Warszawie. Potem wojna, wcześniej pierwszy mąż, z którym się rozstała, a potem drugi mąż, lekarz, który był ofiarą zbrodni katyńskiej i zginął w Starobielsku. Babcia ma też w swoim życiorysie historię związaną z Katyniem. Otóż w lipcu 1941 roku wyjechała do Białej Podlaski z polecenia kierownictwa Biura Informacji PCK i właśnie tam, w tej Białej Podlaski, miała zdobyć informacje o zaginionych oficerach na terytorium Związku Radzieckiego. I tam podjęła oficjalnie konspiracyjną pracę, ale oficjalnie zatrudniona była jako kelnerka w kafe 3, a w lokalu, gdzie bywali Niemcy, o których zdobywano cenne informacje, Niemcy, którzy uczestniczyli w walce na froncie radzieckim. I tam babcia poznała lekarza niemieckiego, kapitana Edwarda Blasa, który zdobył dla niej informacje, a brzmiała ona mniej więcej tak. W październiku 1941 roku na warszawski adres babci przyszedł list. Cytuję, tak jak pani wspominałem, jako myśliwy miałem ochotę zapolować na wilki. Wokół miasta są duże lasy. Niestety wyprawa nasza nie dała żadnego rezultatu. Wszystkie wilki zostały wybite przez tamtejszych ludzi na wiosnę roku 40. Termin wilki oznaczał polskich oficerów, a moja babcia, pseudonim Marta, była jedną z pierwszych, którzy zostali porażeni wiadomością o likwidacji jeńców polskich na terytorium Związku Radzieckiego. Potem walczyła jako żołnierz Armii Krajowej, została kapitanem Armii Krajowej, była sanitariuszką i uczestnikiem wielu walk, odznaczona Krzyżem Walecznym. Losy złączyły ją potem z trzecim swoim mężem, już moim dziadkiem, również żołnierzem, spotkali się w oddziale Zenona i przy wspólnej walce. I już po wojnie, jako ukrywający się dawni akowcy, znaleźli schronienie w Polanicy Zdroju, gdzie urodził się mój ojciec. A tam babcia zaczęła swoją pracę jako pedagog, jako nauczyciel i w międzyczasie kończyła studia pedagogiki specjalnej u pani profesor, słynnej profesor Marii Grzegorzewskiej. Potem przyszedł czas odwilży, rodzice mojego ojca mogli się ujawnić i dziadek Eugeniusz, który był
tworzył w amatorskim teatrze tam. Okazało się, że ma wielki talent i zdał egzamin ekscentryczny aktorski i dostał propozycję pracy w Krakowie, w teatrze Bagatela i Rozmaitości i stąd ich przyjazd już do Krakowa. A potem praca babci już na, jako właśnie wybitnej specjalistki od pracy z młodzieżą i twórcą i twórczynią pierwszej szkoły specjalnej w nowo powstałym szpitalu Żeromskiego w Nowej Kucie. Tam zorganizowała tę szkołę, ta szkoła już w tym momencie nie istnieje, jak Państwo pamiętacie, może lat poprzednich większość szkół straciła rację bytu i zostały zlikwidowane. W roku 66 zaczął powstawać Instytut Pediatrii Krokociły i tam poproszono moją babcię, aby stworzyła nową szkołę specjalną i właśnie środowisko i grono pedagogiczne tej szkoły wytypowało babcię na swojego patrona. Na koniec powiem jeszcze Państwu jedną ciekawą rzecz. Babcia była sercem też związana bardzo z Podlasiem, z Polesiem i wiele czasu spędzała już na emeryturze w tamtym rejonie. Oczywiście ta Biała Podlaska była jej jakby drugim domem i ten rejon. I to miasto również uhonorowało babcię, nadając dwa lata temu jej imię jednej z ulic. Tak jak powiedziałem, jest to wyjątkowa chwila dla mnie, dla mojej rodziny. Cieszę się, że taka inicjatywa została podjęta i myślę, że w czerwcu, kiedy będą te uroczystości nadania imienia, jeżeli oczywiście Wysoka Rada wyrazi taką wolę, będę się z tego bardzo cieszyć. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w naszej sprawie? Nie. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Prowadza zdolnie autopochwalę na dzień 5 lutego, godzina 15, i ostateczne zamiast zdarzenia poprawek na dzień 7 lutego, godzina 15.